Cześć, witajcie. Eliminacje Mundialu 2022 w Katarze dobiegły końca. W dzisiejszym vlogu podsumujemy występy biało-czerwonych, a swoimi przemyśleniami podzieli się z nami Jerzy Dudek. Zapraszamy do oglądania. Na starcie tradycyjnie zachęcamy Was do subskrybowania kanału superbet.pl na YouTubie. Klikamy na przycisk subskrybuj, klikamy na dzwonek, a jeżeli materiał się Wam podoba, dajemy łapkę w górę. Najlepszym meczem reprezentacji Polski w tych eliminacjach był remis na PGE Narodowym w Warszawie z wicemistrzami Europy Anglikami. Polacy walczyli przez całe spotkanie, stworzyli kilka groźnych sytuacji i ostatecznie zremisowali 1-1. Pokazał taki naprawdę dobry potencjał naszego zespołu i wydaje się, że zespół czy kibice też, malkontenci szczególnie, uwierzyli, że z tej mąki może być chleb. W 72. minucie Anglicy objęli prowadzenie po pięknej bramce Harry'ego Kane'a, ale w doliczonym czasie gry po podaniu Roberta Lewandowskiego wyrównał pomocnik AEK Ateny Damian Szymański, który chwilę wcześniej wszedł z ławki rezerwowych. To był najważniejszy gol w mojej karierze. Bardzo się z niego cieszę, bo spełniłem marzenie z dziecięcych lat. Jestem szczęśliwy. Tempo meczu było wysokie i trzeba się było do niego dostosować. Myślę, że daliśmy radę i że wyglądało to bardzo dobrze. Tak skomentował swój występ Damian Szymański w rozmowie z Polsatem Sport. Za najbardziej dramatyczny mecz reprezentacji Polski w tych eliminacjach należy uznać mecz Węgry-Polska, który był debiutem Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Do przerwy Polacy przegrywali 0-1, a po przerwie zrobiło się nawet 0-2. W 60. minucie nasi piłkarze zaczęli odrabiać straty. Najpierw gola strzelił Krzysztof Piątek, chwilę później kolejnego dołożył Kamil Jóźwiak. W 78. minucie Węgrzy znowu objęli prowadzenie, ale w końcówce meczu Robert Lewandowski doprowadził do remisu 3-3. Polacy pokazali w tym meczu prawdziwy charakter. 3-0-2 dla drużyny węgierskiej, doprowadziliśmy do remisu 3-3. To pokazało charakter i też bardzo dobre zmiany. I później w kolejnych, następnych meczach zmiany, które dokonywał Sousa, wydaje się, że były zmianami trafionymi, że pokazało to, jak bardzo dobrze trener potrafi zarządzać w czasie spotkania tym kapitałem ludzkim. W przerwie meczu dokonaliśmy pewnych korekt i w drugiej połowie wyglądaliśmy już tak, jak chcę, żebyśmy grali. Jest baza, mamy na czym budować optymizm, powiedział po swoim debiucie w roli selekcjonera Paulo Sousa. Najlepszym strzelcem reprezentacji Polski w tych eliminacjach był oczywiście Robert Lewandowski. Lewy strzelił 8 goli w 8 meczach. Jego najważniejsze trafienia to na 3-3 z Węgrami w Budapeszcie oraz na 1-0 z Albanią w Warszawie. No zawsze jest dużo pretensji do Roberta, jeśli chodzi o strzelanie goli. W Bayern nie potrafi, w reprezentacji nie potrafi. Te eliminacje pokazały, że jednak Robert potrafi. To też jest duża zasługa trenera, który wydobył duży potencjał ofensywny tego zespołu i to też wiąże się z tym, że kreujemy więcej okazji do strzelenia bramek i dzięki temu też Robert jest zadowolony, bo strzelił tych bramek 8. Statystyki Roberta przyćmił jednak reprezentant Anglii Harry Kane, który tę eliminację zakończył z 12 trafieniami. Tym samym został współkrólem strzelców tych eliminacji. Dorobek Roberta mógłby być wyższy, ale z meczu z Anglią na Wembley wyeliminowała go kontuzja, a przed meczem z Węgrami na PGE Narodowym w Warszawie zapadła decyzja, że polski napastnik nie zagra, bo tym razem potrzebuje odpoczynku. Oba spotkania bez Roberta w składzie Polacy przegrali 1-2. Za odkrycie eliminacji należy uznać napastnika PAOK-u Saloniki Karola Świderskiego, który zadebiutował w reprezentacji w marcu w meczu z Andorą, strzelił gola na 3-0 i szybko wywalczył sobie miejsce w kadrze na stałe. Od tamtej pory Karol Świderski rozegrał 14 meczów i strzelił 6 goli, z czego 9 meczów i 5 bramek to dorobek z eliminacji do Mundialu. Wystąpił też we wszystkich trzech spotkaniach Polski na Euro 2020. Karol wydaje się jest czarnym koniem, można powiedzieć, za każdym razem jak wchodził, strzelał gole. Co by świadczyło o tym, że absolutnie nie ma żadnej tremy, żadnych jakichś kompleksów, wchodzi i robi swoją robotę, także 5 bramek, które strzelił, mówią samo za siebie i naprawdę pokazują duży potencjał tego zawodnika. Kolejnym odkryciem tych eliminacji jest napastnik amerykańskiego klubu New England Revolution Adam Buxa. Jeszcze 2 lata temu grał w Pogoni Szczecin i mógł tylko pomarzyć o występach w kadrze. W reprezentacji Polski Buxa zadebiutował we wrześniowym meczu z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie i od razu strzelił bardzo ważnego gola na 2-1. Wystarczyło zaledwie 5 tygodni, żeby na koncie miał 4 występy i 5 bramek w reprezentacji. Stało się tak dzięki 4 trafieniom w meczach z San Marino. Był objawieniem, strzelał gole w trudnych momentach, bardzo ciężko pracował w linii ofensywnej, potrafił wrócić się do pomocy i wywalczyć piłkę, także absolutnie duży plus dla tego zawodnika i również dla trenera Sousy, który
wynalazł go w lidze amerykańskiej w MLS-ie i dał mu szansę w reprezentacji. Byli selekcjonerzy Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka często dokonywali zmian bramkarzy. Jednym razem bronił Wojciech Szczęsny, innym razem stawiali na Łukasza Fabiańskiego. Nowy selekcjoner Paulo Sousa już na początku eliminacji powiedział wprost: u mnie pierwszym bramkarzem będzie Szczęsny. Dzięki czemu Wojtek od początku mógł poczuć się wygranym tych eliminacji. Sousa dotrzymał słowa. W eliminacjach do Mundialu Wojtek rozegrał 8,5 meczu. Rozegrał też 3 pełne mecze na Euro 2020. W ostatnich latach raz broniłem ja, a raz Łukasz, i tak na zmianę. Osobiście wolę aktualną sytuację, jeżeli chodzi o ustalenie hierarchii, przyznał latem Wojtek Szczęsny. Sousa podjął od razu decyzję krótką. Bramkarzem numer jeden jest Wojtek Szczęsny i wydaje się, że bardzo mocno na tym skorzystał. Można powiedzieć, że gdzieś ta forma była na zakręcie, gdzieś tam wahała się. Natomiast później już wrócił na własne tory i dobre występy w Juventusie i też w reprezentacji polskiej pokazują, że najgorszy czas ma już za sobą. Szczęsny ma dziś w kadrze tak mocną pozycję, że nawet gdy w klubie przytrafi mu się gorszy okres, gdy jest mocno krytykowany przez włoskich kibiców i dziennikarzy, to w kadrze pozostaje jedynką. Za najbardziej emocjonalny moment tych eliminacji należy uznać pożegnanie Łukasza Fabiańskiego w 57. minucie meczu Polska-San Marino. Schodząc z boiska, Łukasz był wyraźnie wzruszony, a piłkarze obu drużyn utworzyli mu szpaler honorowy. Łukasz zakończył reprezentacyjną karierę, mając na koncie 57 występów z orzełkiem na piersi. 27 razy był niepokonany. Przez te wiele sezonów, praktycznie od 2006 roku, nieprzerwanie w reprezentacji, zawsze można było na niego liczyć w trudnych momentach, przy okazji kontuzji na Mistrzostwach Świata, czy jakiejkolwiek kontuzji Wojtka, to on zawsze był i wykonywał swoją robotę świetnie. Występy na Mistrzostwach we Francji również absolutnie zostaną zapamiętane, więc naprawdę świetna kariera i tak jak powiedziałem, szkoda, że kończył, ale podjął taką decyzję i trzeba ją szanować. Za największego przegranego tych eliminacji należy uznać Kamila Grosickiego, który dostał powołanie od selekcjonera Paulo Sousy na pierwsze zgrupowanie, marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W meczach z Węgrami, Andorą i Anglią łącznie rozegrał 41 minut, wchodząc z ławki rezerwowych. W meczu z Andorą zaliczył nawet asystę przy golu na 3-0. Mimo to nie znalazł uznania w oczach selekcjonera reprezentacji Polski i jako rezerwowy piłkarz West Bromu nie pojechał na Euro 2020. Nie dostał też więcej powołań do reprezentacji Polski. Zawsze jest tak, że jak przychodzi nowy trener, to stara się wprowadzić coś nowego, kogoś odsunąć. A ja dałem mu piłkę do pustej bramki, bo nie grałem. Najłatwiej było skreślić właśnie mnie, skomentował Kamil w rozmowie z Weszło.com. Latem wrócił do Pogoni. Dziś ma 33 lata, a na koncie 83 występy w reprezentacji Polski. Trudno powiedzieć, czy będzie w stanie jeszcze do niej powrócić. Ja bym jeszcze go nie skreślał, bo to nigdy nie wiadomo, że zawodnik złapie rytmy, złapie w tym momencie jakiś, nie wiem, fantastyczny okres i będzie na tyle dobrze biegał po skrzydle, że żaden trener tak dobrego zawodnika nie może odpuścić, więc życzę Kamilowi, aby jak najszybciej złapał tą formę z tych najlepszych swoich lat w reprezentacji jeszcze, żebyśmy mieli okazję go zobaczyć w reprezentacji. I nie myślę tutaj w ogóle o meczu pożegnalnym. Za największą niespodziankę tych eliminacji można uznać dołączenie do kadry 24-letniego obrońcy Aston Villa Mattiego Casha, który 26 października potwierdził polskie obywatelstwo, a w listopadzie zagrał w meczach z Andorą i Węgrami. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Takie sytuacje zawsze wzbudzają kontrowersje, ale dziś nie będziemy ich roztrząsać. Doceniamy, że Matty Cash nauczył się Mazurka Dąbrowskiego i zaśpiewał go głośno i dumnie przed meczem z Węgrami. Oby z równie wielkim sercem podchodził do gry w biało-czerwonych barwach, a także do nauki języka polskiego. Za największą wpadkę eliminacji należy uznać porażkę z Węgrami 1-2 w ostatniej kolejce. Polacy zagrali bez Lewandowskiego, Krychowiaka i Glika i niestety na boisku zabrakło nam argumentów piłkarskich. Godzę się na to, że jeśli Lewandowski musi odpocząć, to okej, mamy Milika, Piątka, Świdra, nie ma problemu. Ale te zmiany Sousy. W przerwie meczu zmienił Kesza i Modera, czyli dwóch najlepszych zawodników na boisku. Nasza gra z Węgrami była szarpana. To jest archaiczny futbol, ocenił Tomasz Hajto w Polsacie Sport Premium. W efekcie padła twierdza, jaką od 7,5 roku był PGE Narodowy w Warszawie. Ostatni raz Polacy przegrali tutaj w marcu 2014 roku. Naszym rywalem była reprezentacja Szkocji, która w meczu towarzyskim pokonała nas 1-0. W tej chwili pozostaje mieć nadzieję, że Polacy poradzą sobie w marcowych meczach barażowych oraz zdołają wywalczyć awans na Mundial w Katarze. A na koniec jeszcze raz zachęcamy Was do subskrybowania kanału Superbet.pl na YouTubie. Wiecie, co macie zrobić. Klikamy na subskrybuj, klikamy na dzwonek, dajemy łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.